Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Obiektywnie choroba jest zawsze złem, które dotyka człowieka. Ogranicza ona naszą wolność, czasami nawet fizycznie przykuwając nas do łóżka lub wózka inwalidzkiego. Choroba jest fizyczną lub psychiczną formą zniewolenia człowieka. Bóg nigdy nie zgadza się na ludzkie cierpienie. On pragnie naszej pełnej wolności, a zatem pragnie również dla nas zdrowia i szczęścia. Bóg potrafi z każdego zła, w tym także z choroby, wyprowadzić dobro. Czasami to właśnie choroba jest bezpośrednią przyczyną nawrócenia człowieka i najmocniejszego przylgnięcia do Boga. Choroba teściowej Piotra spowodowała, że owa kobieta spotkała Jezusa, gościła go we własnym domu. Potem Jezus będzie wielokrotnie powracał do jej domu. Choroba stała się okazją do objawienia się chwały Bożej w osobie Jezusa Chrystusa. Zdrowie jest darem Boga. Jak często dziękuję Bogu za zdrowie, które posiadam. Uzdrowiona natychmiast wstała i usługiwała Jezusowi i Jego uczniom. Czy jest w nas postawa służby? Czy ochoczo podejmujemy służbę wobec innych ludzi? Choroba teściowej Piotra uniemożliwiła jej służbę. Będąc już zdrową, może służyć innym. Czy patrzę na swoje zdrowie i siły fizyczne jako na narzędzia, którym powinienem służyć innym? Sensem naszego istnienia jest służba, która przecież nie jest niczym innym jak zewnętrznym wyrazem miłości. Kochać to znaczy służyć. Niech ta dzisiejsza dobra nowina stanie się dla nas inspiracją do rozbudzenia w sobie na nowo ducha służby i umocni naszą wzajemną miłość.